Skróty oznaczają stopnie materiału siewnego, oznaczają przynależność do określonej kategorii materiału. W przypadku kategorii materiału elitarnego mamy do czynienia ze skrótami PB oraz B. Oznaczają one w pełnym słowie materiał przedbazowy i materiał bazowy. W przypadku materiału przedbazowego mamy rozmnożenie trzeciego stopnia i rozmnożenie drugiego stopnia. Stopnie w symbolu C1, C2, C3 dotyczą materiału w kategorii kwalifikowany i obejmują materiał rozmnażany w pierwszym rozmnożeniu, to jest C1, w drugim rozmnożeniu to jest stopień o symbolu C2. I w przypadku lnu mamy do czynienia jeszcze z trzecim rozmnożeniem oznaczonym symbolem C3. Rolnik powinien sięgnąć po materiał w najwyższym stopniu możliwym do osiągnięcia w jego grupie docelowej, czyli mówimy tutaj o materiale siewnym kwalifikowanym w stopniu C1. To jest najwyższy stopień, który jest w powszechnym użyciu produkcyjnym.